A może zamiast sprzedawać narzędzia w sieci, trzeba było zostać vlogerem? Jedna fota, parę słów, jakie to tanie, porządne i wytrzymałe. I cyk! Tysiące na koncie, wokół piękne kobiety, niscy mężczyźni i ja. Bloger modowy, metalowy. Dobrze kombinujesz. Każdy sklep internetowy może, a nawet powinien mieć swojego bloga. Chyba każdy potrafi napisać kilka słów o swoich produktach. To mój pierwszy wpis będzie pro, bo jest promocja. Dzisiaj na te młotki, a jutro na te. Zapomnij, promocje same sobie dadzą radę. Lepiej będzie, jak opiszesz te młotki. Do czego służą, do czego się nie nadają, bądź profesorem od młotków. A docenią Cię algorytmy wyszukiwarek. Hammermeister to Ty. Młotek stolarski, młotek murarski, młotek gumowy, młotek bezodrzutowy, młotek ciesielski. I jeszcze ten młotek. 6 artykułów, 6 wpisów jednego dnia. Brawo ja. Liczy się systematyczność. Wrzucisz 6 artykułów jednego dnia? Super. A potem cisza. Po tygodniu twoi klienci zaczną się zastanawiać, że może pojechałeś na wakacje. Po 2 tygodniach ciszy będą podejrzewać już kontrolę skarbówki. Po 3 tygodniach pomyślą, że zbankrutowałeś, a po 4 zaczną szukać nekrologu w gazecie. Ej! Gazeta? Kiedy ja miałem ostatni raz gazetę w ręku? Bloga możesz wykorzystać do poinformowania o nowych formach dostaw, czy na przykład o nowym numerze konta. A jeżeli kończą Ci się pomysły i nie masz czasu, bo masz tyle zamówień, to wyłącz daty pod wpisami. To zawsze będzie lepiej wyglądać. No, młotkujemy cały czas jeden i ten sam temat. Tymczasem ja w swojej ofercie mam jeszcze porządne i tanie klucze francuskie. Porządne i tanie klucze francuskie powinny się znaleźć w każdym domu. Choć we Francji porządne i tanie klucze francuskie to już porządne i tanie klucze angielskie. Słowo klucz. To kiedyś działało. Im więcej razy powtórzone, tym szybciej zauważone przez przeglądarki, ale zamiast pisać za każdym razem, jaki to jesteś świetny i porządny, lepiej sprawdzić, jak świetna jest twoja konkurencja i o czym oni piszą, a także czego szukają twoi klienci. Są specjalne firmy, które zajmują się wyszukiwaniem takich danych i to jest właśnie klucz do sukcesu. Dobre foty, co? Nie musisz mi nic mówić. Kupuje się oczami, kultura obrazka. Dobre zdjęcie lepsze niż 1000 słów. Najważniejsze, żeby to były twoje zdjęcia albo takie, do których masz prawo. Nie ma większej kompromitacji niż zarabiać na kradzionym. Bo jeżeli sam ukradłeś komuś, to może i twój towar jest lewy. A może i okradasz klientów? Dobre zdjęcie zrobisz na jasnym, białym tle. Sam. To tak zwany packshot. Ale o dobrych zdjęciach pogadamy w kolejnym odcinku. Tworząc bloga swojego sklepu internetowego, pamiętaj. Systematyczność. Wrzucaj coś co najmniej raz w tygodniu. Promuj się fachową wiedzą. Nie nadużywaj sloganów. To nic nie daje. Pamiętaj, że dobre zdjęcie nie jest trudne do zrobienia, a jest twoje. Nie kradnij.